w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy już sobotę. Ja w końcu wróciłam z pracy. Jest godzina przed drugą. Dokładnie za 4 druga. Także ja zaczynam trochę ogarniać dom, ale też nie tyle, ile chciałam zrobić, bo dzisiaj w pracy była masakra. W sobotę zawsze jest masakra, tak samo jak w środę. Wtedy jest zawsze najwięcej ludzi, a dodatkowo w sobotę, wiecie, mamy tylko 4 godziny otwarte, więc ten tłok jest jak gdyby skumulowany. I co chciałam Wam pokazać, przyniosłam sobie nową zdobę do domu. Jest to, słuchajcie, taka sowa z napisem welcome i tutaj ma takie dzwoneczki. Także gdzieś sobie ją zaraz tutaj usadowię. Jestem ubrana po domowemu, luźno, wygodnie, w końcu można odpoczywać. Także zaczynamy weekend, a Was zapraszam na dzień ze mną. Jak widzicie, sowa wisi na swoim miejscu, powiesiłam ją na drzwiach z tego względu, że z tamtej strony, przypuszczam, ktoś by ją mógł zabrać, ale jeszcze to sobie przemyślę, bo tutaj, jak widzicie, mam wieszak na klucze i na listy. Może tak, będzie coś tutaj z kuchni, zaraz przyłożę rękę chwilowo. Stojak właśnie na klucze i na listy, a na dole mamy taką skrzyneczkę na gazetki. I tutaj są też zawieszone te kule z racji na to, że tam mamy licznik, którego ruszyć nie możemy. Za tym jest też dzwonek. A tutaj nie wiem, czy znacie ten obrazek. To jest obrazek Żyda. No i nie wiem jak u Was, ale u nas takie obrazki wiesza się po to, żeby mieć dużo, dużo, dużo pieniędzy. I takiego Żyda musi Wam ktoś kupić. Tak w ogóle z tyłu możecie słyszeć odgłosy pralki. Bo oczywiście jak jest sobota, to trzeba zrobić pranie, jest fajnie, więc myślę, że może nawet na chwilę wyrzucę to pranie na dwór. I tak, i lecę robić to, co mam robić. Z Wami widzę się za chwilę.
obiecałam Wam, że pokażę, jak nazywają się te lakiery, które mam na paznokciach. Także tak jak mówiłam, na palcu serdecznym i zdobienie jest wykonane Miss of the World, to jest numerek 109. A resztę palcy jest Pink Rose w numerze 064. I tak to się prezentuje. To są właśnie te dwa numerki w przybliżeniu i pokażę Wam je na paznokciu, jak wyglądają, i odkręcę, żebyście mogli zobaczyć je w środku. Bo wiele ludzi jest właśnie ciekawych, jak to wygląda, czy są bardzo napigmentowane, czy nie. Więc tutaj jest 109, czyli Miss of the World. I on na pędzelku wygląda właśnie tak. Jak widzicie, jest dosyć grubo tych drobinek. I tak naprawdę dwie warstwy, ewentualnie trzy, jeżeli chcecie mieć je zupełnie, zupełnie brokatowe. I ten kolejny, to jest, tak jak mówiłam, Pink Rose. I on prezentuje się tak. Jak widzicie, w opakowaniu wygląda nieco inaczej, właśnie tutaj w kamerze, ale tak naprawdę jest on bardziej zbliżony do tego, co mam na paznokciu, czyli jest bardziej różowy. Nie wiem, dlaczego tutaj wygląda na taki pomarańczowy, koralowy, według mnie przynajmniej. Zobaczę, jak to potem będzie wyglądało, ale tak sądzę. W każdym razie jest mocno napigmentowany i tutaj wystarczy dwie bardzo cieniutkie warstwy. Słuchajcie, tak pomyślałam, że może nagram Wam filmik właśnie odnośnie semilaków, czyli lakierów, które posiadam obecnie. Nie ma ich dużo, ale myślę, że chętnie zobaczylibyście właśnie je na pędzelkach. Ten film będzie dosyć skomplikowany, ponieważ chciałabym je Wam od razu pokazać na paznokciach. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale może stworzę jeden taki montaż i z urywków różnych. Zobaczę, jak starczy czasu. Tymczasem uciekam. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Pa, pa!